Urząd Gminy Łomża przeżywa dzisiaj bardzo szczególną uroczystość. Otóż w dniu dzisiejszym mamy okazję pożegnać panią Helenę Kersztan, wieloletniego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Łomża. Ja jako wójt jestem bardzo zaszczycony, że to mnie przypadło w udziale pożegnanie pani Heleny Kersztan. Ponad 40 lat pracy w jednym urzędzie, na jednym stanowisku, to jest niesamowity wyczyn. Uważam, że akurat nas, młodych ludzi, już pewnie to nie spotka. Rynek pracy dzisiaj jest na tyle dynamiczny, że już nie będziemy mieli okazji do takich długich staży pracy, też pewnie nie będzie okazji do takich pięknych uroczystości, jaką przeżywamy dzisiaj. No a teraz na drzwiach sypialni powieszę. Wspominam te lata pracy bardzo dobrze i wspominam jako bardzo, bardzo pracowite, bo od 70 roku wszystkie gromadzkie rady zostały połączone, przyłączone do gminy Łomża i to był taki zlepek z 10 gromadzkich rad, gdzie wszystko po prostu każdy sobie złożył, zwalił, a ja na przykład zostałam kulturę, oświatę wtedy, opiekę społeczną, komisje pojednawcze, ja to musiałam wszystko wyprowadzić z tych 10 rad i to po prostu scalić do jednego jako gromadzka, jako gmina Łomża. Po prostu. No i później 10 lat pracowałam na różnych stołkach. Tak jak mówię, i kultura, oświata, i dowody osobiste, i opieka społeczna, i wojsko, wszystko miałam. A od 75 roku zostałam kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Miałam wtedy 28 lat, byłam młoda jeszcze, prężna. I bardzo mi się podobało to stanowisko, po prostu to było moim marzeniem, bo kiedyś byłam na ślubie w Urzędzie Miasta u znajomych i pani taka zastępca kierownika Babińska, ona z dykcją tak pięknie dawała ten ślub, a ja tak stałam z boku i mówię, o ja też bym tak potrafiła, a może jeszcze lepiej. I po prostu za rok czasu zostałam ja kierownikiem. I był wtedy naczelnikiem Anusewicz, pan Adam Anusewicz, który był sędzią. I on później znów poszedł do sądu, to ostatnio już on świętej pamięci, już on nie żyje. To on mnie powołał w 75 roku, 15 czerwca. No i te funkcje pełniłam dotychczas, do 31 stycznia 2015 roku. No bardzo mi się to podobała ta praca, bo po prostu dzięki Bogu, że miałam mam taki sposób, że tak umiałam znaleźć z każdym, po prostu potrafiłam z każdym rozmawiać, nawiązać kontakt. Wiedziałam, bo po prostu kierownik to tak jak aktor, musi wiedzieć, kiedy smutnym być, kiedy się śmiać i jak komu radzić. Bo jak przyjdzie z pogrzebem, to trzeba kondolencje składać, a nie wtedy chichotać czy coś. W każdym razie, że ja miałam taki dar nawiązywania z ludźmi kontaktów, że przychodzili do mnie interesanci, poradę, mężatki, jak tam się z mężami nie układało i jakoś ja to wszystko umiałam zachować dla siebie jako tajemnicę, a tylko między tonami zawsze często doradziłam, że wyszło to na dobre. I jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, bo ludzie w terenie zawsze byli z mojego załatwienia zadowoleni, bo ja nigdy nie czułam się jako wielka pani kierownik, tylko zawsze, że kierownikiem się bywa. A człowiekiem to jest się do końca swojego życia. I teraz bardzo ludzie, jak się dowiedzieli, że ja odchodzę na emeryturę, to przychodzili i pytali mnie po prostu, czy ja sama chcę, czy mnie ten wyrzuca, ten nowy wójt. A ja po prostu teraz, w tym roku już ja chciałam sama. Bo już taka, już jestem po prostu zmęczona. No, że nie oszukujmy się. I tak 68 lat to w województwie starszego kierownika nie ma i nie będzie. A jakieś rady dla tych młodszych urzędników, którzy zostają?
dla tych rad, dla tych młodych, to najbardziej to im chciałabym, żeby szanowali drugiego człowieka, znaczy tego interesanta, żeby najbardziej szanowali tego zwykłego rolnika, który jest spracowany i przychodzi tu, żeby się odprężyć, chce i porozmawiać, to trzeba z nim porozmawiać, a bo ten w kapeluszu pan to sobie zawsze poradzi, a jak już on szuka długo, że nie ma okularów, po prostu nie umie, to trzeba wypełnić za niego druk i nie patrzeć, że to nam nie wolno czy co, bo zawsze nam wszystko, dobre rzeczy spełniać to zawsze wolno.